Dobra, witam tutaj wszystkich na moim kanale. Po dłuższym czasie po prostu nie miałem czasu, żeby nagrać odcinek. I dzisiaj zajmiemy się budową MiG-29 w skali 1 do 24. Mamy numer 11. I co tu mamy? Numer 11. Montaż modelu MiG-29, montaż osłon wyrzutników pułapek termiczny. I sobie przejdziemy tutaj właśnie dalej. I tu mamy montaż osłon wyrzutników pułapek termiczny. I mamy dwa elementy, lewą osłonę i prawą oraz zestaw śrubeczek. I wygląda to w następujący sposób. Wziąłem sobie element, który złożyłem w numerze 10. No i tutaj po bokach przymocowałem z lewej strony lewy, z prawej strony prawy. Wsadziłem, obróciłem i przymocowałem za pomocą śrubki BM. Z jednej, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tak. I po skończonym numerze element wygląda w ten sposób. Dobra, i przejdziemy teraz sobie do kolejnego numeru, czyli do 12 numeru, w którym dostałem dolne i górne elementy łączące kadłub ze skrzydłem, czyli takie ufka. Przejdziemy sobie tutaj. O, i mamy montaż elementów łączących kadłub ze skrzydłem. I tu mamy takie uchwyty dolne, uchwyty górne i śrubki GM. I wygląda to w następujący sposób, że wziąłem sobie element z poprzedniego numeru. Cały czas na tym samym elemencie pracuję. I przekręciłem sobie najpierw z dołu elementy D030, 4 z jednej, 3 z jednej strony i 3 z drugiej strony. I następnie wziąłem D024, czyli górny element, i przekręciłem tak samo, czy z jednej, czy z drugiej strony. I po skończonym etapie element wyglądał tak. W numerze 13 dostałem tutaj wręgi wewnętrzne konstrukcji kadłuba oraz śrubki. Przejdziemy sobie do tego numeru. O, montaż wręg. I tu mam wręga P042, wręga wewnętrznej konstrukcji kadłuba 1. Wręga numer 4 i P043, wręga wewnętrznej konstrukcji kadłuba 2, wręga 5A. Do montażu zdjęcia usunąłem śruby CM. Wziąłem właśnie ten element z poprzedniego numeru. Cały czas na tym samym elemencie pracuję i przykręciłem właśnie wręgę P042, czyli wręgę numer 4 i wkręciłem ją właśnie tutaj zaraz za plotami powietrza. Natomiast wręgę tą drugą P043 wkręciłem sobie środkowy element kadłuba. I tak wygląda kolejny etap budowy modelu. I w końcu przejdziemy do numeru 14. W zestawie dostałem elementy do montażu wręg, czyli kolejne wręgi. I tutaj przejdziemy sobie do montażu wręg. Mam P044 i P045 śrub, i dwa rodzaje śrubek CM i DM.
Wręga wewnętrznej konstrukcji kadłuba numer 3 i wręga wewnętrznej konstrukcji kadłuba numer 4. I tak samo wziąłem sobie ten element i przykręciłem wręgę numer 3 i wręgę numer 4. I tak wygląda po 3, 4 numera element. W poprzednim numerze przykręciłem te dwie wręgi pierwsze, a następnie w tym numerze przykręciłem kolejne dwie wręgi. I przejdźmy teraz do gotowego elementu. Zaprezentuję, jak się prezentuje gotowy element. Tu mam wiadomo tutaj te dwa elementy, co zamontowałem w 11 numerze. Tu mam te uchwyty, do których będę dolne i górne, do których będę przymocowane skrzydła. No i tutaj od spodu, jak wrócę element, tutaj mogę pokazać, co są te wręgi. Jedna, druga, trzecia i czwarta. I tak wygląda. Na następne numery czekam. I w ogóle zmienia się koncepcja budowy, dlatego że od numeru 15 będę mieć po 4 numery, czyli tak jak teraz. Dałem odcinek z 4 numerami i od właśnie następnego numeru ubiorę kamerę na czoło i po prostu będziemy razem śledzić etap montażu, czyli nie będę omawiał na podstawie rysunków i będę przedstawiał gotowy element, tylko będziemy na bieżąco razem montować. Dobra, sobie było na tyle, ja się z Wami żegnam, prywa się wystawkiła, tylko w górę zapraszam do oglądania, komentowania, lajkowania, pozdrawiam i hej!